Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Classic. Moi drodzy, ostatnio weszliśmy do klasztoru, po wczytaniu gry oczywiście drzwi się za mną zamkły, ale w każdej chwili możemy stąd wyjść z powrotem. No cóż, przyszliśmy tutaj po parę różnych spraw. To przecież tylko pogłoski. Nie wiem, kto cię wpuścił do klasztoru. Jestem Parlan, opiekuję się nowicjuszami. Nie życzę sobie, by ktoś odrywał ich od zajęć i dręczył niemądrymi pytaniami. Nie wiem, zrozumiano. Nigdy by mi nie przyszło do głowy. Mam taką nadzieję. Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Gdzie znajdę? Dokładnie to samo powiedziałem. Kaplicę? Kaplica to sala znajdująca się mniej więcej w połowie kolumnady po lewej stronie. Tam właśnie paladyni modlą się do Innosa. Okej, możemy zapytać. Piwnice? Wejście do piwnic znajduje się w połowie kolumnady, po prawej stronie. Wcześniej czy później musiało się to zdarzyć. Bibliotekę? Biblioteka znajduje się na końcu kolumnady, na lewo. Dokładnie po drugiej stronie kościoła. Kościół? Panie Wszechmogący, czyżby Innos pozbawił cię wzroku? Nie musisz. Gdzie tu jest kościół? Gdzież on może być? Dokładnie to samo powiedziałem. No chyba przede mną. Dobra, wiemy chyba wszystko od Parlana. Mamy tutaj również nowicjuszy, ale myślę, że przede wszystkim powinniśmy zacząć od wejścia do klasztoru i rozmowy z Pyrokarem chociażby. Przybywam z Górniczej Doliny. Jakie wieści przynosisz? Zebrała się tam potężna armia orków i smoków. To już wiemy od Miltena. A co z ładunkiem rudy dla króla? Niestety ruda, którą wydobyli ludzie Garonda, nie zaspokoi raczej potrzeb królewskiej armii. Zaiste. W mrocznych czasach przyszło nam żyć, skoro światło słońca ustępuje dziś miejsca ciemności. Zaatakowały mnie tajemnicze postaci w czarnych szatach. Tak, wiem. To poszukiwacze. Pomiot z otchłani Beliara. Strzeż się ich, bo spróbują zawładnąć twoją duszą. Jeśli im ulegniesz, przestaniesz być sobą. Tylko w klasztorze znajdziesz wtedy pomoc, więc uważaj na siebie. Weź to! Gdybyś potrzebował pomocy, ta runa przeniesie cię prosto do klasztoru. Pamiętaj, od twojej silnej woli zależą teraz losy nas wszystkich. Złe siły zawładnęły mym umysłem. Możesz mi pomóc? Mogę, jeśli okażesz wystarczającą wdzięczność klasztorowi Innosa. 300 sztuk złota powinno wystarczyć. Dobrze, oto pieniądze. Masz, wypij to. Niech miłosierdzie Innosa będzie twoim zbawieniem. Dobrze, leczenie z opętania to już wiemy. Błogosławieństwo? Możesz mnie pobłogosławić? Przydałaby mi się boska pomoc. Niech Innos broni cię od krzywdy i złej przygody na mrocznych ścieżkach, którymi przyszło ci kroczyć. Przybywam po oko Innosa. Widzę, że sam Lord Hagen upoważnił cię do zabrania świętego amuletu. Niestety, muszę cię rozczarować. Padliśmy ofiarą niecnego spisku nieprzyjaciela. Oko Innosa zostało wykradzione ze świętych murów klasztoru. Kto to zrobił? Siły zła cechuje niezwykła przebiegłość i skrytość, mój synu. Jego słudzy rzadko działają w świetle dnia. A jednak żyjemy w dziwnych czasach. Dziś nieprzyjaciel pokazuje się w biały dzień, na ulicach i placach miast. Jasny to znak, że nie obawia się swych wrogów i w walce z nimi nie cofnie się przed niczym. Jeden z naszych oddanych braci, kandydat do zaszczytnego tytułu arcymaga ognia, okazał się szpiegiem nieprzyjaciela. Mówię o Petrze. Nieprzyjaciel zawładnął jego duszą i zaatakował z najmniej spodziewanej strony. Pedro wdarł się do najświętszych komnat klasztoru i wykradł z nich oko. Obawiam się, że zbyt długo przebywał sam poza murami klasztoru. Pozbawiony naszej pomocy i narażony na kuszenie,
ze strony złego. Mhm. Udało wam się ustalić, dokąd zbiegł? Pedro powalił na ziemię kilku nowicjuszy, którzy próbowali go powstrzymać, po czym zniknął w porannej mgle. Wysłaliśmy za nim naszych braci, by za wszelką cenę odzyskali święty amulet. Jeśli chcesz ich jeszcze dogonić, musisz się pośpieszyć. Wkrótce Pedro znajdzie się poza naszym zasięgiem. Mhm. Okej. Jeszcze jedno. Trzymaj się z dala od przydrożnych kapliczek. Doszły nas wieści o tym, jakoby zostały one zbezczeszczone. Trudno przewidzieć, czym skończyłoby się skorzystanie z ich mocy. Ten problem jednak nie powinien cię interesować. To zadanie dla paladynów. Okej, czyli nie będziemy mieli questa? Jakieś wieści? Nie, nic, czym należałoby się przejmować. No dobra. Nie tak szybko. Mam dla ciebie kolejne zadanie. Najemnik taki jak ty byłby tu bardzo przydatny. To kogo mam zlikwidować? Na Inosa. Nikogo. Ta sprawa wymaga nieco delikatności, nie rozwiązań siłowych. Salandril, alchemik z Górnego Miasta, dopuścił się poważnych przestępstw i musi zostać ukarany. Mimo to odmawia stawienia się w klasztorze na swój proces. Przyprowadź go tutaj. Nie ma znaczenia, jak tego dokonasz. Za swe starania zostaniesz oczywiście odpowiednio wynagrodzony. Okej, nie pamiętam tego zadania. Czy Straż Miejska nie powinna się tym zająć? Straż odpowiada za bezpieczeństwo w mieście. Ta sprawa wykracza daleko poza jej jurysdykcję. Żaden problem. Zajmę się tym. Doskonale. Do zobaczenia za kilka dni. Mhm. Czy chciałbyś mi powiedzieć coś jeszcze? Odejdź. Wiesz, co masz robić. No dobra, czyli to wszystko. Tu jest nowicjusz. No dobrze. Czyli no faktycznie wiemy, co mamy robić. Mamy... fałszywe udziały w kopalni. Złoto, Diega, oko Inosa, oczywiście główne zadanie. Dobra. Ale mamy też inne questy. Hej, ty! Co mogę dla ciebie zrobić? Czy masz dla mnie coś ciekawego? Nie. Chyba, że więcej jest tutaj questów, jak jesteśmy paladynem, bo to też jest bardzo możliwe. Przecież nic nowego. Jak leci? Dziękuję Inosowi, że mogę przebywać tutaj, w klasztorze. Tak, wychodzi na to, że ja tutaj nie zrobię kompletnie niczego w tym klasztorze. Co tu sadzicie? Próbujemy wyhodować zioła lecznicze, których mistrz Neoras używa do ważenia mikstur. Mhm. Powinien był wiedzieć lepiej. I jak idzie? Jesteś tylko gościem w klasztorze Inosa. Dlatego powinieneś zachowywać się właściwie i nie przeszkadzać mi w pracy. Do widzenia. No niestety, nie porobimy tutaj zadań w klasztorze. Nie zdziwię się, jeżeli kiedy byłam bez Gildina, to mogłam czy to mogę zrobić. Czy mogę ci w czymś pomóc? Nie wiem. Na czym polega twoja praca? Och, zajmuję się różnymi rzeczami. Przede wszystkim pełnię funkcję zarządcy i skarbnika. Doglądam również produkcji wina i zajmuję się zaopatrzeniem klasztoru w żywność. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, znajdziesz to u mnie. Oczywiście za drobną opłatą. Dobra, to jest przydatne. Potrzebuję paru rzeczy. Masz fajne czary i to naprawdę fajne. Masz mapę terenów Korinis. Szczerze, kupiłabym tę mapę, bo dalej nie mam mapy, a żyjemy w tym miejscu i to jest taki trochę przypiks. No nareszcie. Zaczekaj, najemniku. Muszę z tobą porozmawiać. Czego chcesz? Klasztor jest w bardzo trudnej sytuacji. Teraz panuje tu atmosfera nieufności. W dodatku ta sprawa z Pedrem to jest dla nas bardzo... Mam dla ciebie zlecenie. Jesteś jedyną osobą, która może nam pomóc, ponieważ nie należysz do Bractwa Ognia. Muszę cię jednak ostrzec. Jeśli przyjmiesz moje zlecenie, będziesz je musiał wykonać. Kiedy już dowiesz się, o co chodzi, nie będziesz miał wyboru. Czy wszystko jasne?
Powiedz mi, co to za zadanie? Dobrze. Tylko słuchaj uważnie, bo drugi raz tego nie powtórzę. Serpentes chce, żebyś znalazł Pedra i zabił go. Za zdradę, zapłatę dostaniesz, jak tylko wykonasz zadanie. Nigdy tego nie powiedziałem, a ty też nigdy nic nie słyszałeś. Jasne? Oh my god, przecież ja nigdy tego zadania nie wykonam, tak jakby. Znaczy się nigdy, to zadanie wykonam, jak będziemy dopiero na dworze Irdorad, a jak już będziemy na dworze Irdorad, to już tutaj nie wrócimy. Także no... Fajnie wszystko. Ale to nie będzie takie proste, tutaj się gdzieś schodzi. Okej. Okay. Oczywiście ja zapomniałam, gdzie się idzie gdzie. Ale jak zobaczymy jakiegoś strażnika gdzieś w jednym miejscu, to znaczy, że tam nie powinnam... Znaczy, tam właśnie powinnam iść po ten młotek. To jest Noras i w sumie on mi się powinien chyba przydać. Ale to za moment. Okej, okay, mamy kolejne mikstury. Nie wiem, dlaczego nie czytałam tego pulpitu wcześniej. Gdzieś w innym miejscu. Mimo, że wydawało mi się, że tak. Sprawdźmy to. No to już czytaliśmy, czyli o tych many nie czytałam. No dobra. Co? Co się stało? Nie widzisz, że właśnie przeprowadzam niezwykle skomplikowany eksperyment? Nie chcę przeszkadzać. Już przeszkodziłeś. Ej, cóż, no mów, czego chcesz. Nie wiem. Czy mógłbym się u ciebie uczyć? Swoją wiedzę przekazuję jedynie członkom naszego kościoła. Okej. Czy mógłbyś przyrządzić dla mnie jakąś miksturę? Czyżbyś wątpił w moje umiejętności? Potrafię przygotować każdą miksturę. Doskonale. Nie tak szybko. Wpierw musisz mi dostarczyć odpowiednie składniki. No i zapłacić za odczynniki i robociznę. Ile żądasz? Za samo sporządzenie mikstury. 10 sztuk złota. No dobra. Ekstrakt many leczniczy szybkości. No umiem to wytwarzać, więc nie będę ci płacić, bo to byłoby bardzo głupie. Okej, okay, i tutaj mamy już ślepy zaułek? Chyba nie. Tu możemy gdzieś jeszcze przejść. Aha. A tutaj jest młotek. Co to za pomieszczenie? Tutaj przechowywane są klasztorne relikwie. Jakie relikwie? Tu spoczywa młot Inosa oraz tarcza ognia. Najważniejsze relikwie kościoła Inosa poza stolicą królestwa. Opowiedz mi o tym młocie. Oto święty młot Inosa. To właśnie nim święty Robar zabił kamiennego strażnika. Święte pisma twierdzą, że kamienny strażnik był niezniszczalny. Broń wyszczerbiała się na jego kamiennej skórze, nie czyniąc mu żadnej krzywdy. Z imieniem Inosa na ustach, Robar rzucił się na potwora i zmiażdżył go jednym potężnym ciosem młota. Opowiedz mi o tej tarczy. Tarcza ognia została użyta przez Dominik w czasie bitwy na południowych wyspach. Nikt nie ma prawa korzystać z jej mocy, dlatego przybiliśmy ją do ściany. Mhm, dobra. O młocie to już wiem wszystko. Posąg Inosa, czyli tarczy nie rusza, ale jest młot. Tylko, że ja chyba nie mam zwoju snu. A to bardzo... O, jednak mam sen. Dobra, to może być. Dobra, wiecie co? Użyjemy miksturę, bo ja i tak nie będę z tego korzystać. Zrobimy w ogóle pierwszy zapis dzisiaj. Cudownie. Bo przecież tak się postępuje. I ty idziesz spanko. Ja zabieram święty młotek. No i wybywamy stąd. Niech będzie. Słyszeliście to? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Spiżarnia. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. No dobra, to nie będziemy tam po prostu wchodzić.
Wydawało mi się, że ten nowic już chce mnie zagadać. Dobra, nie wiem, czy coś jeszcze znajdziemy w tym klasztorze. Podejrzewam, że możemy jeszcze z kimś pogadać. Ale wykonajmy zadanie, które nas czeka. Po pierwsze pogadajmy z Miltenem odnośnie Pedra. Wiesz może, dokąd uciekł Pedro? A myślisz, że stałbym tutaj, gdybym wiedział, gdzie ukryła się ta szuja? Zobaczysz, zapłaci za to świętokradztwo. Mam tylko nadzieję, że zdołamy odzyskać oko. Musisz nam pomóc. Znajdź go i odzyskaj święte oko Inosa. Dobra, bo ja nie chciałam się dzisiaj tym okiem zajmować, tylko tym lokajem sędziego przede wszystkim, bo kwestia oka Inosa to może sobie tam jeszcze, wiecie, zaczekać. No a jeszcze tutaj jest ten Jorgen i on powinien coś wiedzieć. Ten quest i tak nie jest czasowy, więc nam się nie popsuje. Nie przychodził tędy jakiś nowicjusz? Jasne, tam pobiegł. Skoczył z mostu do wody i popłynął, jakby uciekał przed stadem rekinów. Dobra, dzięki. Jeśli udajesz się do klasztoru, porozmawiaj koniecznie z Miltenem. On ci pomoże. Jak myślisz? Wpuszczą mnie tam? Może. Chociaż jakoś nie wyobrażam sobie ciebie w szatach nowicjusza. Dość tych bzdur! Szata nowicjusza, jasne! Jedzenie, przyjacielu, to jest podstawa. Jak tak dalej pójdzie, będę się żywił korzonkami. Mhm. Lepiej zejść z drogi. Bez obaw. Dobra, to już wiemy. To tak, lecimy w takim razie do miasta portowego. Cudownie. No i co? I w sumie zostało nam się przekimać i będzie dobrze. Jeszcze taka rzecz przy okazji, jak będziemy szli w stronę... Chociaż... Dobra, najpierw może tam pójdę. Bo pomału bym się też chciała zająć tymi kielichami, ale to jeszcze może zaczekajmy. Dzisiaj zajmijmy się tym lokajem. Mieliśmy zdobyć jego zaufanie, więc to była nasza podstawa dzisiejszej pracy. Jeszcze pójdziemy do Bospera. Oddamy skóry. Dobra. Trochę pieniędzy zawsze się przyda. I będziemy lecieć dalej. Jestem bardzo ciekawa, jakie nowe bronie będą w czwartym rozdziale. Podejrzewam, że już będą na obrażenia takie, no, na 80 siły podejrzewam nawet. No, terenów jest jeszcze w ogóle też sporo do eksploracji, jeżeli o to chodzi. No, tych mobów też jest sporo właśnie do wybijania, zadań do zrobienia i tak dalej, bo trzeci rozdział naprawdę dał mi w kość pod względem zadań, kiedy drugi był taki naprawdę bardzo delikatny. Czy sędzia... Okej, ty się na mnie bardzo dziwnie patrzysz. Czy sędzia już śpi? Nie wiem, nie widziałam go, więc prześpię do rana. O, witam cię. Mam młotek dla ciebie. Oto święty młot magów. A, jestem pod wrażeniem. Wygląda na to, że faktycznie ci na tym zależy. Oto twoja zapłata. Dobrze, skoro sprawy tak się mają, to przygotowałem dla ciebie kolejne zadanie. Przed kilkoma dniami grupa opryszków uciekła z tutejszego więzienia. Te sucze syny zwiały i schowały się w górach. Poszli w kierunku nowej wieży Xardasa. Ich przywódcą jest Morgahard. Chcę, żebyś go zabił. Mhm. Śpiesz się, nim zdążą uciec zbyt daleko. Dobra, dzięki za info. Czy ja mam do wieży Xardasa podpięty teleporter? Chyba nie. A może i mam? Mam, pod piątką. Dobra, no to będzie, jak widać, dosyć przyjemna przeprawa chyba dzisiaj. No i sam pierw, niebieski bez. To po pierwsze, po drugie, może sobie łykniemy... Uleczenie z opętania na pewno by się przydało. Także to jest ta rzecz. To chyba w oryginale nie dawało premii do punktów życia. Ale to jest stała premia? Chyba nie. Po prostu leczenie. Premia punktów trafień, tak. Dobra, no to jednak... Może i tak było. Dobra, tu jest Xardas. Ja pamiętam jeszcze, że tutaj zostawiłam sobie te wargi. Przez chwilę myślałam, że to też jest warg, ale to jest tylko zwykła beczka.
No, ale mamy wargi tutaj i no ci bandyci będą w tym samym miejscu, gdzie był Brago wcześniej, z którym niestety nie pogadałam i chyba dlatego nie miałam zadania odnośnie listów gończych. Bywa i tak, witam serdecznie. No, trochę mnie pogryzą, ale na ogół jest okej. Kolejne skóry będą dla Bospera. Jak dla mnie w sumie spoko może być. No, dzisiaj lokaj sędziego. Myślę, że w kolejnym odcinku będzie gildia złodziei jeszcze do ogarnięcia, bo taki bym miała plan. Myślałam, że tutaj drzwi się wstawiły same, ale jednak nie ma tutaj żadnych drzwi. Jest tak jak było. No i chyba się nie pomyliłam co do miejsca. Odłóż broń! Dobra decyzja! To jest Cornelius, witam. Zostaw mnie w spokoju! Odłóż broń! To są uciekinierzy jacyś. No. Dobra, oni chyba od razu padli. A z tobą, przepraszam? O rany! Moja głowa! Ej, ty! Zostaw mnie w spokoju, ty parszywa gnido! Wiecie co, chyba bezpieczniej by było go zabić. Z tego co kojarzę. Ale zostawimy w nim rzeczy. Tu jest jakiś list. Nie wiem, czy Hagenowi mogę powiedzieć, że Cornelius nie żyje. Nie wiem. Ale jest list. Zrobiłam to. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze, gdy całe zamieszanie przycichnie. Nie martwcie się, jeśli wszystko zawiedzie. Poproszę Onara o załatwienie sprawy. Wszystko będzie w porządku. M. I co ja mam teraz zrobić? Jak tutaj przywódcy, kurczę, nie ma. Jest Cornelius. Złotko sobie zabiorę, a resztę niech ma. Chyba, że nie są w jaskini? Było podpisane M i była mowa o Onarze. No to jak to działa? List. Poprosi Onara. Możemy się do majątku tepnąć, jeżeli nie znajdę tutaj nic ciekawego. Ewentualnie jeszcze się przejdziemy do tego drugiego lasu już przy okazji, jak tu jestem, bo tam, z tego co mi się wydaje, tam też jest jedna jaskinia i może o tamtą jaskinię chodzi, a wcale nie o tą. Ale tutaj byli ci uciekinierzy i dostaliśmy ten list, więc raczej chodzi o to. Niedobrze. Nie wiedziałam, że poszukiwacze jeszcze tutaj są. Tam jest. Dobra, gratuluję ci bardzo. No i co, zdążyłam się przebiec do miasta. Na szybko możemy pobiec do sędziego i dać mu ten list. A jeżeli to nic nie da, to będę musiała coś spojrzeć do poradnika, bo szczerze nie podejrzewam, o co może chodzić tak konkretnie. Także musimy to sprawdzić. Ja sobie zrobiłam do nagrywania cały dzbanek herbaty, bo oczywiście muszę uzupełniać płyny, bo przez święta nie piłam zbyt dużo wody. A teraz ostatnio mam też problemy z gardłem znowu, więc no przerzuciłam się na herbatę zamiast wody, bo woda jest po prostu za zimna i często mam jakieś infekcje. No niestety, takie uroki życia. Trudno. W ogóle kurczę, powiem wam, że jakoś inaczej jest, jak się gra tym łowcą smoków, w ogóle najemnikiem.
nie było tak głośno właśnie o tej śmierci Lothara, chociażby, mów, no bo nie byliśmy paladynem, więc co nas to w sumie interesuje. Na przykład, później musiało się tak zdarzyć. Jak sędzia nic nie powie, to zrobię cięcie i sprawdzę, gdzie mam iść, bo szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia. Sędzia jest znowu u siebie na górze. Cześć, pewnie nie będziesz u Sytasy. Oczywiście, dajcie mi chwilę. Dobra, już wszystko wiem, niepotrzebnie tu przylazłam. Po pierwsze lecimy do gospody w okolicy farmy Onara, czyli konkretniej pod Martwą Harpię. To jest pierwsza rzecz, którą należy zrobić. Do gospody. Tu powinien być jakiś uciekinier. Sam tak mówiłem. Witam. Nie przyszedłeś chyba po to, żeby zabrać nas z powrotem do więzienia, co? Okej, czyli chyba nie z tobą mam jednak gadać. Ej, ty! Czego ode mnie chcesz? Zupełnie się z tobą zgadzam. Wcześniej czy później musiało się to zdarzyć. Gdzie jest Morgahart, twój dowódca? Czy coś się... Nie chcę żadnych kłopotów. Idź do zarządcy. Wiem, że chciał się ukryć wśród najemników. A teraz zostaw mnie w spokoju! Dobra, i teraz mamy info potrzebne. Nie mów, że to nieprawda. I możemy na farmę Onara ruszać. Do majątku ziemskiego. Dzień dobry, witam serdecznie. I tutaj jest chyba Morgahart. I teraz wypadałoby zrobić zapis. Szkoda, że pobiegam do sędziego bez sensu w sumie. Jesteś Morgahart. Skąd wiesz, jak się nazywam? Szuka cię sędzia. Uciekłeś z więzienia. Jakie popełniłeś przestępstwo? Ukradłeś mu sakiewkę? Nie jemu. Gubernatorowi. I to w dodatku na polecenie sędziego. Po tym, jak zaatakowaliśmy gubernatora, nie chciał się z nami podzielić łupem. Więc kazał nas aresztować. Ponieważ nie chcieliśmy skończyć na szubienicy, postanowiliśmy uciec. Sądziliśmy, że nigdy nie zdołają nas złapać. Najwyraźniej się pomyliliśmy. Czy możemy w jakiś sposób zdemaskować sędziego? Nie, to niemożliwe. Mondrala siedzi w górnym mieście i tylko pociąga za sznurki. Jest nietykalny. Nie byłbym tego taki pewien. Potrzebny nam tylko jakiś dowód jego udziału w zbrodni. Dowód, powiadasz? Mam dowód. Ale kto chciałby słuchać takiego recydywisty? Przekaż mi ten dowód, a dopilnuję, aby nikt już więcej na ciebie nie polował. Jesteś pewien, że chcesz się w to mieszać? No dobrze, proszę. Oto list z podpisem sędziego. Nawet jeśli nie oczyści mnie to z zarzutów, w zupełności wystarczy, aby obciążyć częścią winy sędziego. Dobra, i to jest chyba ten dowód, którego potrzebował Lee. Już chyba lepiej się tego zadania zrobić nie da. Było dokładnie tak, rzeczywiście, prawda? O Boże. Trochę to, wiecie, takie bez sensu, bo jakby... Nie wiem, po prostu jakieś dziwne to zadanie. Mam dla ciebie dowody obciążające sędziego. Serio? Co znalazłeś? Pan sędzia wynajął kilku oprychów, by zastraszyli gubernatora Corinis. Gdy wykonali brudną robotę, kazał ich aresztować i odebrał im swoje złoto. Mam przy sobie pismo, w którym sędzia opisuje bandziorom ich zadanie. Pokaż. Kiepska sprawa. Nareszcie. Nie sądzę. No, panie sędzio, pora wyrównać rachunki. Dobra robota. Zasłużyłeś na sowite wynagrodzenie. Proszę, oto twoja nagroda. Po raz pierwszy. Tylko nikomu ani słowa, jasne? Nie mówię ci przecież nic nowego. Masz to jak w... Możemy jedynie przeczekać. Jak to się mówi? Masz tak w banku. Fałszywe udziały w kopalni. To moglibyśmy w sumie jeszcze dzisiaj też zrobić. Zbroja pełzacza to przy okazji oka będziemy ogarniać tę jaskinię w okolicy. Sekstans to sprawy, są gildii złodziei te dwa. Kusza Dragomira to są też okolice Słonecznego Kręgu, gdzie będziemy zmierzać. No to chyba w kolejnym odcinku będziemy to robić, a tymczasem zrobimy jeszcze sprawę z tym Sarandrilem. Może dzisiaj. Do miasta portowego? Tak. To będzie dobry pomysł. I jeszcze później, właśnie wrócimy też do klasztoru i tam ogarniemy sprawę.
pod tytułem... Sprawdzimy jeszcze inne pomieszczenia, zobaczymy, czy mogę z kimś innym porozmawiać. Jeżeli nie, no to nie. A jeżeli tak, no to będzie super. Sprawę pieniędzy Diego załatwimy dopiero w 4 rozdziale, jak pójdziemy do Górniczej Doliny, bo specjalnie po to nie chcę się iść tam teraz. Bo to jest trochę takie bez sensu, moim zdaniem. Tylko nie mów, że o tym nie wiesz. Także na spokojnie. No i w sumie nam się wszystko zaczyna robić, no. Nikt nie chcę o tym słyszeć. Trzeba po prostu słuchać. Pomalutku, powolutku. Układać się. Przecież wiadomo o tym. Jeszcze parę odcinków i wejdziemy tak naprawdę w 4 rozdział, bo z pobocznych się już dużo chyba nie zostało rzeczy. To bardziej kwestia gdzieś tam ekspienia sobie teraz i w ogóle, żeby sobie ogarnąć lepsze ku i wszystko. Salandril, widzę, że masz problem. Słyszałem, że byłeś z paladynami w Górniczej Dolinie. Jestem pod wrażeniem. Nie śpiesz się i spokojnie obejrzyj mój towar. Dobrze się składa, bo akurat mam coś wyjątkowego na sprzedaż. Pewnie jakieś mikstury stałe. Pokaż mi swoje towary. Co ty niby masz? Zębate ziele, no to co najwyżej sobie to kupię, bo mi się to przyda. Eliksir zręczności. W sumie mogłabym go kupić, żeby nie wydawać punktów do kradzieży. To nie byłoby takie głupie. Bo on by mi akurat dał 5. Mam jeszcze jakieś goblinie jagody. No niestety zjedzone już wszystkie. Ale... Ciekawe po ile jakieś wchodzą pierścionki do tego. Ale w sumie ty nic nie masz. Takiego bardzo, nie wiem, co by mnie interesowało. Także po prostu powiemy, że jesteś osądzony i już. Masz udać się do klasztoru, w którym zostaniesz osądzony. Co? Nie ma mowy. Ci nędzni magowie nie mają nawet cienia dowodu przeciwko mnie. Mam rozkazy do wykonania i albo ze mną pójdziesz, albo cię do tego zmuszę. Co? Przeciągnę cię przez całe miasto i pokażę, jak należy się do mnie zwracać. Tak? To czekam. Ty nie masz klucza przy sobie? A gdzie masz sztylet. Zabiorę sobie wszystko od ciebie. Zobaczymy następnym razem. Tak? Dobrze, już dobrze. Jesteś lepszy ode mnie. Czego chcesz? No, to teraz pójdziesz do klasztoru, czy będziemy się dalej bawić? Będziesz tego żałował. Cholera! Pójdę do tego twojego klasztoru, ale nie myśl, że ujdzie ci to na sucho. Dobra, czyli co, wychodzisz, rozumiem. Bardzo ciekawa rzecz, bo krwawy kielich chyba Salandril powinien mieć w tym miejscu. A nie ma klucza nigdzie. Czy ja o czymś zdążyłam zapomnieć? Nie wiem. Nieważne. Zadanie chyba wykonane. Musimy tylko wrócić do klasztoru. No i tak chciałam wrócić zresztą do klasztoru. Tylko teleporter mi jest potrzebny. Możemy sobie chwilowo zdjąć do Xardasa, bo nie będę raczej tam na razie lecieć. Chociaż widzę, że nie musiałam. Witam serdecznie. Idziemy wykonać questa. No i jeszcze może się przejdziemy trochę tutaj po tym klasztorze. O, witam. Wynocha! Okej. Salandril jest tutaj, w klasztorze. Dobra robota. Zajmiemy się nim później. Oto twoja nagroda. I pamiętaj, nikomu ani słowa. Mhm. Czy chciałbyś mi powiedzieć coś jeszcze? Odejdź. Wiesz, co masz robić.
Dobra, dziękuwa. Zadanie kolejne wykonane. A w ogóle lokaj sędziego to ja mam nadzieję, że jest wykonane. No nie jest na pewno popsute, więc jest chyba okej. Dobra, czyli my złaziliśmy tutaj. Na dół. Tu byłam. Tam czy jest sens schodzić? Możemy się dowiedzieć o tym pomieszczeniu, gdzie ten gościu stoi, czegoś więcej. W sumie, bo to jest jedyne miejsce, gdzie jeszcze nie poszłam. Tu jest Noras. Tam są te pozamykane miejsca. Wiecie, no, jak klasztor, to klasztor. Nie wolno ci iść dalej. Zawróć. Okej, dzięki. Jak tam się czujesz, że nie ma młotka? Hej. Opowiedz mi o tym młocie. Oto święty młot Inosa. To święte... Czy ty jesteś upośledzony? Już go tu nie ma. Chyba nie wnikam. Dobra, jeszcze sprawdzimy sobie lewą stronę i okolice, bo jeszcze to nie jest chyba wszystko. No i żałuję, że nie przyszłam tutaj wcześniej, bo chyba się dało. Cześć, babo. Co tu robisz? Nie wolno mi z tobą rozmawiać. Naszym przełożonym nie podoba się, kiedy kontaktujemy się z obcymi. Albo bym w ogóle tego nie zrobiła. To nie brzmiało, jakbyś był zadowolony. No cóż, to znaczy wszystko w porządku, naprawdę. Tylko... Och, nie chcę narzekać. Dokładnie to samo powiedziałem. No, dalej. Mnie możesz powiedzieć. I naprawdę nie dasz znać magom? Czy wyglądam na takiego, który by to zrobił? W porządku. Mam problem z jednym z nowicjuszy. Ma mnie w garści. No dalej, wykrztuś to z siebie. Igaras, tak się nazywa, znalazł moje prywatne dokumenty. Zagroził, że daje magom, jeśli nie będę robił, co mi każe. Mhm. Mogę ci jakoś pomóc? Zrobiłbyś to? To zależy, oczywiście. Oczywiście, zapłacę ci za to. Ile? Rzecz jasna, nie mam wiele pieniędzy, ale mogę dać ci zwój z czarem. Mam czar leczniczy. Zobaczę, co da się zrobić. Naprawdę? To się musi udać. Musi! Musisz się tylko dowiedzieć, gdzie Igaras schował te rzeczy. Potem je zakosisz i wszystko będzie w porządku. Spokojnie, wróć do swoich zajęć. Ja zajmę się resztą. Czy jesteś zadowolony ze swojego zadania? Jakoś idzie, ale muszę wracać do pracy, bo w przeciwnym razie dzisiaj jej nie skończę. Nie chcę znowu pracować przez północy, żeby wypełnić moje obowiązki i uniknąć kłopotów. Dobra, to już ci nie przeszkadzam. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Tu są jakieś znowu pokoiki, to raczej tam nie możemy wchodzić. Tu jest ten Igaras cały gdzieś. Wszystko jest możliwe. Tutaj chyba po tej stronie. Jak najbardziej, ale to kwestia tego, co zrobimy może zaraz. Hej! Nigdy by mi nie przyszło do głowy. Jak tam owce? A jak ci się wydaje? Chodzą sobie i skubią trawę. Zastanawiam się, co się dzieje na zewnątrz. Magowie wydają się niespokojni. Z tego wynika, Pedro nas zdradził. Słyszałem, nie wiedziałem jednak, że i ty o tym wiesz. Dlatego właśnie nic nie mówiłem. Czy wróg jest silniejszy od nas? To znaczy, czy możemy go jakoś pokonać? Wszystko jest możliwe. Póki życia, póty nadziei. Po kraju wędrują dziwni przybysze w czarnych szatach. Co masz na myśli? Jacy przybysze? Nikt nie wie, skąd się wzięli. Noszą długie, czarne szaty i zakrywają sobie twarze. Wygląda na to, że są jakiegoś rodzaju magami, a przynajmniej znają czary. To brzmi niepokojąco. Mam jednak nadzieję, że Najwyższa Rada poradzi sobie z tym problemem. W Górniczej Dolinie pojawiły się smoki. Wraz z armią orków oblegają oddziały królewskie. Smoki? Zawsze myślałem, że istnieją jedynie w strasznych opowieściach. Są prawdziwe, uwierz mi. Królewscy paladyni chyba sobie z nimi poradzą, prawda? Zobaczymy. Gdyby mi nie przyszło do głowy.
Jak tam... A jak? Zastaw... Okej, okay, to jest jakiś quest? Nie, to nie jest żadne zadanie. Po prostu takie luźne rzeczy możemy mu gadać. Biblioteka tutaj jest. W ogóle ja mogę do biblioteki chyba normalnie wchodzić. Z tego, co mi się... Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Bez sensu. Witaj, synu. Skąd pochodzisz? Tak, jakbym nie miał wystarczająco dużo problemów. Przybyłem z farmy. A zatem witam cię w tym przybytku. Mam nadzieję, że docenisz naszą gościnność. Jednak pamiętaj, że jesteś tutaj jedynie gościem. Nie nadużywaj tej gościnności, jeśli nie chcesz mieć poważnych problemów. Czym się zajmujesz? Przygotowuję paladynów do walki z siłami zła. To przecież tylko pogłoski. Co to są siły zła? Zło czai się wszędzie. Jest żywiołem Beliara, odwiecznego przeciwnika Inosa. To wszechobecny mrok, który pragnie na zawsze pochłonąć światło Inosa. Beliar jest władcą ciemności, nienawiści i zniszczenia. Tylko ci pośród nas, którzy noszą w sercach święty ogień naszego Pana, będą mogli rozświetlić mrok jego wiecznym płomieniem. Ale w klasztorze żyją jedynie magowie i nowicjusze. Zgadza się. W odróżnieniu od naszej społeczności, koncentrującej się głównie na słowie Inosa, paladyni sławią przede wszystkim wielkie czyny naszego Pana. My reprezentujemy naukę Inosa, podczas gdy paladyni są jego wojownikami, ruszającymi do bitwy z jego imieniem na ustach i zwyciężającymi ku jego chwale. Czemu dowiaduję się o tym dopiero teraz? Czy możesz mnie czegoś nauczyć? Jestem ekspertem w dziedzinie magii lodu i pioruna. Mogę cię nauczyć, jak okiełznać ich moc. Jednak szkolę jedynie magów. W ten sposób. Jakieś wieści? Tak, do naszego klasztoru przeniknął szpieg. Ukradł nam oko Inosa, jeden z naszych najważniejszych artefaktów, a to tylko wierzchołek góry lodowej. Wróg najwyraźniej wkroczył już do miasta. Co masz na myśli? Jeden z naszych paladynów, Lothar, został zamordowany na ulicy. W biały dzień! To zaszło za daleko. Niestety obawiam się, że to może być dopiero początek. Bennett jest niewinny. Świadek kłamał. Skąd to wiesz? Mam na to dowód. Czasami myślę, że naszymi największymi wrogami są zdrada i chciwość. Biedakowi można tylko współczuć. Co teraz? Będziemy ścigać złodzieja aż do skutku, a kiedy go już schwytamy, wymierzymy mu odpowiednią karę. Musimy tylko dowiedzieć się, kto ukradł oko Inosa. Wkrótce powinniśmy poznać tożsamość złodzieja, a potem go znajdziemy, choćby miało to nam zająć całą wieczność. Tak będzie! Klnę się na Inosa! Mnie i tak nikt nie pyta. Gdzie jest ten złodziej? Nie wiem. Uciekał, jakby opętało go stado demonów. Nie widziałem, dokąd pobiegł. Nieważne, gdzie się ukrywa, pod jaki kamień się wczołga, gniew Inosa dosięgnie go i spali jego czarną duszę. To jest możliwe. Dobra, to chyba wszystko. Słyszałem o tobie. Jesteś człowiekiem z farm, który powrócił z Górniczej Doliny. Przyjmij mój szacunek. Okej, to tyle? Niech Inos... Dobra, dziękuję bardzo. Czyli co? Została nam ostatnia rzecz tak naprawdę do zrobienia. No. Czyli ten mały questik z dokumentami. Zróbmy save'a, żeby nie zrobić jakiejś awantury przez przypadek albo i celową. Musimy porozmawiać o Babo. Tak? Coś się stało? Masz coś, co należy do Babo. A cóż to niby takiego? Trochę papierów. Babo chce je z powrotem. Z pewnością. W to akurat mogę łatwo uwierzyć. Niestety mamy tu mały problem, ponieważ ja nie zamierzam ich oddać. Co miał dla ciebie zrobić Babo? Gdybym wiedział, że ten dzieciak narobi w gacie z powodu odrobiny bagiennego ziela, to pilnowałbym, żeby ktoś inny zajął się klasztornym ogrodem. Miał hodować bagienne ziele? Oczywiście. Ponieważ nie mamy już dostaw tego towaru zza bariery, jego cena w mieście podskoczyła trzykrotnie. W
to mógłby być dobry interes, ale Babo chciał się wycofać. Ile chcesz za te papiery? Widzisz, tak naprawdę, to te papiery są bezcenne. Rzadko się tutaj spotyka coś takiego. Nie zamierzam jednak ryzykować mojej przyszłości dla kilku sztuk złota. 300 złotych monet i są twoje. Gdzie trzymasz te papiery? Oczywiście, że nie noszę ich przy sobie. Obawiam się, że nie mogę ci pomóc. Gdzie one są? Są bezpieczne, zamknięte w miejscu, do którego tylko ja mam klucz. Okej, no to wiemy już, co robić. Dokumenty. Dobra, to myślę, że zakończymy sobie ten odcinek w tym miejscu. Moi drodzy, myślę, że w kolejnym odcinku zajmiemy się kwestią gildii złodziei. Ja się nauczę tej kradzieży kieszonkowej. Po pierwsze, dobijemy sobie do 30 zręczności. Po drugie, nauczymy się kradzieży kieszonkowej. No i co? I będziemy mogli też dzięki temu, myślę, wykonać to zadanie z dokumentami. Bo też podejrzewam, że tutaj Igaras no, nie będzie potrzebował więcej, jak to się mówi, zręczności do tego, żeby go okraść. No, a później zajmiemy się kwestią Oka i Nosa i zobaczymy, jak to wszystko się tutaj potoczy, bo sporo mamy zadań w okolicy Słonecznego Kręgu. No i w ogóle. Także dzięki Wam serdeczne za oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Ja lecę montować dla Was już ten materiał i słyszymy się w kolejnych. Trzymajcie się i cześć!